Cześć, witajcie, tutaj wasza Asetra i przychodzę dzisiaj do was z filmikiem Serious Making Tag. Tak, obiecałam wam tagi i widziałam, że dziewczyna pod moim postem na YouTubie, na społeczności napisała, żebym znalazła taki, nie wiem, o serialach czy coś takiego. No i poszukałam i zobaczyłam, że Creepy Becca miała właśnie taki tag, jej autorski, więc postanowiłam go nagrać i... No co? Przechodźmy do tego tagu. Pierwsze. Co najbardziej inspiruje Cię do tworzenia serialu bądź filmu? Chyba muzyka, tak mi się wydaje. Najwięcej czasu spędzam, wiecie, w słuchawkach, bądź po prostu z głośnikiem gdzieś paraduję po domu czy coś. I w każdym momencie, kiedy słucham, to jakby coś mnie tak, nie wiem... natchnie i jakby coś wymyślę, nie? To mi bardzo ułatwia i też w sumie inspirują mnie rozmowy z chłopakiem. Często jak rozmawiam o jakichś nawet głupotach, to nagle mi przyjdzie jakiś dziwny pomysł i nagle, wiecie, coś dodam do tego albo o to będzie jakiś zarys, to, nie? I się śmiejemy, nie? Ale myślę, że głównie chyba muzyka, ale też są jakieś... wiadomo, z filmów coś się zainspiruje, z książek, bądź po prostu ze swojego życia czy coś, z jakichś innych rozmów. Jakby to pomaga, nie? Ale chyba głównie muzyka. Drugi, ile zajmuje Cię wymyślanie historii do serialu? To zależy. Zależy, o czym mowa. Bo jeśli właśnie chodzi o serial, no to... zawsze zaczynam od zarysu fabuły, nie? I nie wiem, powiedzmy do Empty Souls trochę tego tworzyłam, bo wszystko zaczynałam od początku. Tworzenie całego uniwersum, gdzie to się dzieje, o czym to będzie, bohaterowie jacy są, jaka będzie bohaterka, bohater. W sumie, no to... nie wiem, to... Do Empty Souls wymyślałam dosyć długo, właśnie przez to, że to był pierwszy serial na moim kanale tutaj. I wymyślałam całe uniwersum, ten cały zarys tego wszystkiego, w jakim świecie to dzieje się, o czym ma być ta fabuła, przez ten świat też, żeby wszystko się fajnie zgadzało. No to trochę to zajęło, ale... jakby sam zarys fabuły po stworzeniu całego uniwersum, które mam, które w ciągu dalszym się tworzy, stworzyłam może w 2 dni taką już taką potężną fabułę, tak mi się wydaje. Takie 2 porządne dni i miałam już cały zarys fabuły. Trzecie, piszesz scenariusze, jak wygląda proces ich tworzenia? No, właśnie chciałam, sobie przygotowałam tutaj mój zestaw chyba z 6-7 zeszytów plus segregator i może przejdźmy już do tego i tam wam wyjaśnię. To jest moje stanowisko pracy, tu już zebrałam wszystkie moje zeszyty, jakie mam. Tutaj mam właśnie zapis wszystkich postaci, tu mam właśnie, powiedzmy, nie, tu jest Delilah, też jest troszkę spory opis, tu już jest Raymond. I tutaj zaraz zaczniemy od... O, i Ramzes nieskończony. Przepisuję wszystko z karteczek, które mam gdzieś w segregatorze. I jest tego bardzo dużo. I wiadomo, to jest właśnie jedna z ważniejszych rzeczy. I tu mam właśnie zapis postaci. Tutaj mam, już wam mówię, tutaj mam akurat jakieś nordyckie znaki, opis, runy nordyckie, które są... będą mi potrzebne, a wy się tego dowiecie w najbliższym czasie. Tu mam jakieś zapiski, tutaj mam nordyckie stwory i nie tylko, bo też istnieją w innych uniwersach i tak dalej. Nie tylko w nordyckim świecie, czy tam, czy tak dalej. Tu mam wszystkie opisy, które będą mi potrzebne. To też jest potrzebne do tworzenia fabuły, jak i scenariusza, bo muszę mieć gdzieś zalążek.
informacji. Idźmy dalej. Tu mam drugi scenariusz do Empty Souls, który wykorzystałam. Tu mamy odcinek 18, tu gdzieś mamy 19. To jest też dłuższy czas pracy. Zajmuje to trochę, tu widać, nawet nie mam pozaznaczane, że już miałam gdzieś, tu mam nawet epilog, który trochę trwał, nawet tu mam list Delilah, więc nic nie zginie. Tu jest pierwszy, pierwotny zeszyt ze scenariuszem do Empty Souls, który stworzyłam z pierwszym odcinkiem. I tu jest aż do 17 odcinka, wszystko miałam pozaznaczane, odczepiałam kartki, jeśli już odcinek był nagrany. Tutaj już nie, bo byłam tak zmęczona, że już miałam to gdzieś. Jak nagrywałam Empty Souls, tego jest sporo, sporo i jeszcze raz mówmy sporo. No, tu już jest scenariusz do Eyes of the Soul. I mam tutaj już sporo odcinków napisanych, prawie cały zeszyt już też mam. Mam na pewno więcej niż połowę mam zapisane tego zeszytu. Wszystko mam pozaznaczane. Tutaj nie będę wam za dużo stracać akurat z tego, ale zacznijmy od najważniejszego mojego kompana, od czasów Empty Souls i wszystkiego innego, co tworzyłam. To jest mój scenownik, którym zapisuję sceny, które są potem robione na scenariusz, przekładane. Są opisy scen, wszystko dokładnie rozpisane, co gdzie ma i jak być. Nie tylko opis sceny, ale też wydarzenia podczas tej sceny, co ma być na tej scenie. Wszystko jest zawarte w tym scenowniku. Jest tutaj, ile tu jest odcinków? 18 zapisanych. Niektóre już mam wyrwane i przełożę do segregatora. Jeszcze wam muszę pokazać jeden zeszyt, który mam chyba tutaj. O ten zeszyt. W tym zeszycie mamy zapiski różne albo jakieś rzeczy, które muszę dorobić. Tu mam do Venandi, tu mam na przykład Q&A, ale też mam opisy jakieś pokrótsze. Tutaj mam opisy też scen. A tu mam ogólnie zarysy każdego odcinka i jak ja wam powiedziałam, ja mam już 34 odcinki zaplanowane, a one potem mają przekład na zeszyt, który wam już pokazywałam, czyli scenownik, jak to ja mówię. I tutaj mam wszystko dokładnie rozpisane i to jest przełożenie z fabuły, którą mam napisane, zarysowane. I to jest, z tego jest potem przepisywane na mój drugi brudnopis, czyli oto ten scenownik, to jest przekładane tu, a potem jest to przekładane do tego zeszytu na scenariusz. Czyli już dokładna ideologii i wszystkie inne takie pierdoły. I też nie tylko to jest mi potrzebne do pisania scenariusza, bo również jest mi potrzebny ten segregator, który tu widzicie. Ten segregator też idzie ze mną ob ten Empty Souls. Tu mam Eyes of the Soul akurat. I tutaj mam na przykład ze scenownika kartki, które już mam przepisane na scenariusz. I nie tylko, bo mam też kartki z prologiem i mam też różne nowe informacje, których nie było w Empty Souls. A tutaj mam wszystko z Empty Souls, które nazbierałam przez tworzenie całego serialu. Jakieś opisy postaci, które już miałam gotowe właśnie. Tu akurat mam chyba Reitana, więc no, tu mam wszystkie kartki ze scenownika, plan wydarzeń, który miałam stworzony na tamten czas, opisy postaci, które miałam od początku odtworzenia, więc tu jest tego całkiem sporo. Tu mam plany, jakby mapę planetarną, którą wam wstawiłam na Instagrama, macie w wyróżnionych relacjach, to już jest przełożone na inne, nie wiem jak wam powiedzieć, po prostu ja już mam mózg zryty. Tutaj pod tymi kartkami mam opisy planet, czym są, czym się charakteryzują, kto tam żyje. Tutaj natomiast mamy na przykład sztylet,
odkupienie, który był Empty Souls, który już znacie. Tu mam opisy artefaktów, które są różnych ważnych przedmiotów lub rzeczy. To też jest bardzo ważne, bo czasem się to przydaje. Tutaj mam zatwierdzone przeze mnie pomysły, które miałam gdzieś już w głowie, ale jeszcze nie dopasowałam do niczego, ale są już ustalone, że takie rzeczy są, ale jeszcze nie wiem na przykład albo co się kiedy wydarzy, albo po prostu kiedy, co i jak. Tu są pomysły niezatwierdzone, które muszę jeszcze przemyśleć, a tutaj mam kartki po prostu, jakbym miała akurat jakąś wenę i coś tam piszę, na przykład, nie wiem, nie mam czegoś opisane, a potrzebuję to na już, a mam w głowie i mamy wszystko w jednym. Tak, lubię gadać, jak zauważyliście. I tak, to jest mój stosik zeszytów. Nie tylko tego używam, ale to są rzeczy, które mam zazwyczaj pod ręką, których zazwyczaj używam, tak samo jak pisaków, tych tu z piórnika i karteczek samoprzylepnych. Tutaj mam drugie karteczki samoprzylepne. Tu to wszystko używam do tego, lub kiedy muszę coś opisać, muszę coś wkleić tutaj, albo czy muszę coś wkleić tutaj. Mam też jeszcze czwarte. Ile odcinków mają twoje seriale i od czego zależy ich ilość? Począwszy od tego, że ja nie lubię robić krótkich seriali, ja wolę rozwinąć w cholerę tą fabułę. Szczególnie, że to są takie seriale, w których to nie jest zwykłe, takie normalne życie, tam trzeba dużo wyjaśniać. Wiecie, to nie jest taka codzienna rutyna, tak jak wiecie, jest nastolatka, chodzi sobie do szkoły, tam, nie wiem, powiedzmy, poznaje sobie chłopaka i tam wokół tego rozwija się cała fabuła, albo, nie wiem, wokół problemów takich zwykłych, jakie codziennie można doświadczyć. I wiecie, tutaj jest, powiedzmy, nie wiem, o, tu jest elfka, ona jest księżniczką, poznaje... Później, wiecie, jej matka umiera, muszą ją przenieść, przemieszczają ją na ziemię, tam opiekuje się nią człowiek, ludzka kobieta i jeszcze jest tam osoba kolejna, czyli powiedzmy, no ja mówię tu o swoim, czyli Marsyl, potem jeszcze poznają Natalii i wiecie, i tutaj rozwija się wokół tego całego kręgu tych elfów, magii i tak dalej, potem poznaje, wiadomo, Raymonda, czyli Venandi, wokół tego też trzeba trochę wątek rozwinąć i tu trzeba dużo wyjaśniać i dlatego może Empty Souls nie miało, jak nie wiadomo, jak dużo zacnie tych odcinków, bo miało 21, ale to tylko przez to, że ja miałam taki zamysł, żeby skończyć serial w tych 20-21 odcinkach. Miało być, na początku miało być tylko 20, ale no niestety musiałam przedłużyć to o jeden dodatkowy przez to, że no nie dało się jakby tego tak zamknąć. Owszem, Empty Souls miało potencjał, żeby mieć więcej odcinków po mniejszą ilość czasu w odcinku, czyli nie na przykład powiedzmy jak w szóstym odcinku Empty Souls 40 minut praktycznie, bo no, żeby zmieścić się w tych 20 odcinkach, 21 aktualnie, to musiałam jednak mieć te dłuższe odcinki. Co teraz w obecnym serialu się zmieni i myślę, że będzie tak po 20-25 minut odcinek. Mogą się zdarzyć wyjątki, że będzie trwało 30 minut albo nawet i dłużej, ale to będzie zależeć od mojej decyzji, jak ja to będę widzieć, ponieważ staram się tak pisać scenariusz, żeby wątek ten cały był zamieszczony w tych 20 minutach. Bo też zależy to od ilości dialogów, ilości takich scen bez mówienia, które trzeba też dograć, powiedzmy, wiecie, bez głosu, taki po prostu, nie wiem, jak nagranie, nie wiem, pokoju, o, tutaj świeci się świeczka, tutaj ona czyta książkę, to nie mówi, nie? No to trzeba też to tak jakby zabrzeć i to wszystko zależy w sumie od tego. No i ode mnie, i od tego, jak ja będę chciała ułożyć ten odcinek, żeby trwał tyle, a nie inaczej. I też ich ilość w Eyes of the Soul się zmieni, nie będzie to 20 odcinków, tylko o wiele więcej z tego, co widzieliście. I no już mam jakby zarys tych odcinków, to skończyłam na 34 odcinkach
I na razie na tym zakończyłam proces tworzenia odcinków, ale będzie ich o wiele więcej, bo to nawet nie jest połowa tego, co ma się wydarzyć, więc oczekujcie, że akurat Alice of the Souls będzie bardzo długim serialem, niż na pewno dłuższym niż Empty Souls, więc już przekroczył w sumie tą ilość odcinków, którą miała Empty Souls, więc no mówię, to zależy od tego, jaka długa jest fabuła, jak bardzo trzeba tam rozwinąć niektóre wątki, szczególnie, że też pamiętajmy, że jest bardzo dużo bohaterów, szczególnie teraz się pojawi ich dosyć sporo, więc każdego trzeba w miarę przedstawić i trzeba też pokazać ich w jakimś świetle, czy to dobrym, czy złym, trzeba jakby, nie wiem, czy to główna bohaterka ich poznaje, czy to ktoś inny z nimi rozmawia, czy, no nie wiem, no trzeba to wszystko ładnie mieć wyjaśnione i od tego to w sumie zależy, tak mi się wydaje. Piąte. Na jakiej podstawie wybierasz aktorów? Ja swoich aktorów wybieram na podstawie opisu, który sobie stworzę. Jak ja tworzyłam Empty Souls i zanim wybrałam figurkę do roli Delilah czy Raymonda, akurat z Raymondem nie miałam najmniejszego problemu. To był najłatwiejszy wybór, jaki miałam. Bo akurat mi idealnie pasował on na rolę Venandi Raya, ta figurka tego doga, którą mam. Idealnie odzwierciedla jego charakter, pomimo że wiecie, sam on musi przedstawić swój charakter, to też wyglądowo musi, tak jak ja sobie opisałam, pasować do tego opisu. I wiecie, to musi też tym nadrobić, nie tylko samym gadaniem i samymi wyborami, tylko też samym wyglądem musi trochę pokazać to, że on jest, nie wiem, powiedzmy, o Jezu, to ciężko teraz wyjaśnić, ale powiedzmy na podstawie na przykład Izaka. Pasuje mi on do roli takiego ekstrawertycznego głupka, takiego, wiecie, go jest pełno, on jest rozgadany, on jest taki bardzo... bardzo reaguje tak ekspresyjnie, wiecie. On skacze tutaj, skacze tam, krzyczy tutaj, o Jezu, to jest taki. Jest go dużo, jest śmieszny i idealnie pasował mi w roli tego doga, który jest tutaj. I nie tylko on gra taką właśnie ostrą, nie ostrą, tylko taką zabawną stronę. On też ma kilka twarzy. Jest... też potrafi być bardzo wrażliwy i też odzwierciedla to swoim wyglądem, nie tylko samym pokazywaniem swojego charakteru, ale też wyglądem, więc każda figurka musi na to pasować. Z Delilah było ciężko, choć jedyne co wiedziałam na pewno, że ta figurka musi mieć zielone oczy, ponieważ tak bardzo mi pasowało to do roli elfki, zielone oczy. Co do względu reszty wyglądu tej figurki, musiałam trochę pomyśleć. Nie wiedziałam, czy to będzie jamniczka tak naprawdę. Nie sądziłam, że wybiorę jamniczkę, choć ja bardzo uwielbiam ten kształt, to myślałam, że chociaż wybiorę jakąś inną. Jednak idealnie mi pasowała, szczególnie, że miałam właśnie tą figurkę taką zepsutą, chciałam ją naprawić i jak ją naprawiłam, to mówię, o kurde, ona mi tak cholerę pasuje do roli Delilah, odzwierciedla jej cholerny charakter, który ma, że jest i delikatna, ale też jest bardzo taka wybuchowa, jest, no nie wiem, no ja to widzę po prostu w figurkach, że idealnie odzwierciedla to, szczególnie, że mam taki opis wyglądu i charakteru, więc muszę to jakby odzwierciedlać w roli figurki, żeby tak wyglądała, tak jak ja to opisałam, tak. Szóste. Łatwo wymyślasz tytuły i imiona? Od czego one zależą? W sumie łatwo. Jeśli chodzi o imiona i na przykład nazwę serialu, to wymyślałam bardzo łatwo. Ja nawet w segregatorze swoim mam tam kartkę z chyba z 20 czy 30 wymyślonymi imionami i nie tylko używam swojej wyobraźni, też gotowych imion, które gdzieś słyszałam, czy to w książkach, czy w serialach używam. Nawet z bajek, jak widzicie, Kiara ma imię przez Kiarę z Cruel Ba z drugiej części, więc no to mi bardzo pomogło, bo bardzo mi pasowało to imię do niej.
Ale no, bo łatwo mi idzie z tymi imionami. Ja też używam czasem generatora imion, ale głównie go używam, żeby stworzyć nazwę jakiegoś miasta albo państwa, czy tam planety. Bardzo mi to pomogło, bo ja z tym miałam największy chyba problem. Największy problem miałam chyba z tytułami do odcinków teraz w Ice of the Soul. W Empty Souls jakoś to mi szło, ale w Ice of the Soul trochę ciężko mi było z tytułami. Ja ogólnie na sam koniec wymyślam tytuł odcinka, albo już przy montażu, albo przy już przesyłaniu go na YouTube'a. Ale też już, na przykład jak już skończę odcinek pisać, to też już wtedy staram się wymyśleć tytuł, żeby mieć potem łatwiejszy ten obraz. Czasem też go zmieniam, w zależności od tego, czy mi się jednak przestał podobać ten tytuł, który mam, ale chciałam, żeby każdy tytuł był odpowiedni do tego, co zawiera odcinek. Żeby nie było, że jakieś tam bzdety, że tutaj w tytule takie coś, a nagle w odcinku coś innego, nie? Żeby jednak było wszystko spójne. No, a z imionami chyba już idzie mi najłatwiej. 7. Scenografię tworzysz samemu, czy korzystasz głównie z gotowych mebelków, domków i tak dalej? W Empty Souls robiłam sama wszystkie mebelki, nie miałam nic kupione, żadnych roślin czy tak dalej, i tak dalej. Ja wszystko robiłam już własnoręcznie. Jednak w Ice of the Soul postanowiłam kupić parę mebelków. Jeszcze nie mam wszystkich, na przykład ta kanapa była kupiona. Ponieważ postanowiłam tak zrobić, że bo nie mam teraz zbytnio czasu, żeby je robić i chcę też, żeby wyglądało to estetycznie, a nie chcę robić też na szybko, żeby potem to wyglądało byle jak. Chcę, żeby to wyglądało w miarę ładnie i estetycznie. Tak samo kwiatki jakieś, żeby były w tle czy coś. Ja jedyne, co tak robię tutaj sama, to mogę ewentualnie właśnie robić jakieś pierdółki albo ewentualnie pomieszczenia, bo tego nie będę kupować, bo mi się nie opłaca. Ale jednak właśnie takie mebelki, jakieś właśnie kanapy, czy szafki, czy coś, to mogę kupić, czy nawet książki, bo książki się też robi bardzo długo, z tego co ja wiem na swoim doświadczeniu. Bo nie mam czasu zbytnio i chcę, żeby też to wyglądało estetycznie, więc kupuję mebelki teraz. Choć w Empty Souls nie kupowałam mebelków, jednak teraz postanowiłam kupić, bo nawet wygląda to ładniej, tak? Widzieliście kanapę w Empty Souls, teraz mam taką ładniejszą, taką szarą, ładne poduszki i w ogóle taka fajna, szara i będzie ładnie pasować do pomieszczenia. Jedyne co teraz robię sama to właśnie te pomieszczenia, typu ściany, jakieś okna, drzwi, to robię sama. I niektóre takie rzeczy, które na pewno mogę zrobić, bo nie wymagają aż tak dużej ilości czasu i nie są tak czasochłonne właśnie. No, więc to różnie. 8. Przebierasz lub ubierasz swoje figurki do danych seriali? Tak, jak widać, Kiara ma ciuszek, Izek ma ciuszek, Ramzes ma ciuszek, Raymond, Nutria, wszyscy główni bohaterowie u mnie mają jakieś ubranie. I tak przebieram je też w zależności od tego, czy pasuje mi do danej sceny. Nie będę ich też zawsze przebierać, ale jeśli będzie taka potrzeba, to je przebiorę do na przykład kolejnego odcinka. Też nie chcę, żeby za długo chodziły w jednym ubraniu, na przykład powiedzmy Kiara, która jest kobietą, to żeby nie nosiła cały czas golfa. U mężczyzn figurek to wygląda trochę inaczej. Ich nie będę tak cały czas przebierać jak właśnie kobiet, bo one i tu noszą sukienki, tu noszą spodnie. To trzeba też mieć na uwadze. Też zapisuję to w danych scenach, czy ktoś nosi spodnie, w sensie aktualnie, czy to ona nosi, teraz założyła sukienkę, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, a jest na przykład bal i nie wiem, ona nie pójdzie chyba w spodniach, tylko ubierze sukienkę, tak? To trzeba też dobrze dobierać do tego. Jednak takie poboczne osoby, które są w serialu, ich nie ubieram, no chyba, że to jest potrzebne. Jednak nie będę swojej siły tracić, siły i energii tracić na to, żeby robić im ubranka takim pobocznym, które są tylko raz i już nigdy więcej ich nie zobaczymy. Nie robię im, bo to nie ma dla mnie najmniejszego sensu. 9. Ulubiony element tworzenia serialu. Wydaje mi się, że chyba pisanie. Pisanie i montowanie. To są moje dwa ulubione elementy w całym tym procesie.
Lubię też nagrywać, to nie tak, tylko męczące jest właśnie rozkładanie tej scenografii, te czytanie tekstu. Czasem, wiecie, jak się powtarza coś 10 razy, bo ci nie wyjdzie, albo nie wiem, masz cały dzień i nie chcesz tego robić, i chcesz, ale chcesz to nagrać, to potem to ci gówno wychodzi i... no nie wiem, no. I lubię nagrywać, to nie tak, tylko po prostu czasem to jest męczące i cała moja siła, energia była przelana w to i potem nie mam siły na nic innego. Ale jak już montuję albo piszę, to ja mam tak duży zastrzyk energii, że to jest... cicho, kurde, mać. Mam tak duży zastrzyk energii, że... no po prostu ja tu aż skaczę. Przy pisaniu słucham sobie muzyki, potem mi przychodzą różne teksty do głowy, ja mam potem takie fajne monologi i dialogi i tak dalej, i to jest takie burza mózgów. A jak montuję to i się śmieję z tego, że się pomylę, albo nie wiem, mam pomysł, że o, to zrobię tak i po prostu, wiecie, od razu mam taki, no nie wiem, no super się czuję, jak to robię i... no to chyba to są moje dwa ulubione elementy całego tworzenia serialu, czyli samopisanie, wymyślanie postaci, scenariusza, fabuły, to kreowanie tego świata, to jest dla mnie, no uwielbiam to, nie? Od dziecka uwielbiałam takie rzeczy, więc to zawsze w moim serduszku. Tak samo montowanie teraz też, mogę się uczyć czegoś nowego i fajnie się przy tym czuję i na pewno... chcę dalej rozwijać tą umiejętność tego montowania i robić to coraz lepiej i to mnie tak jara strasznie, że to jest no nie wiem, no świetnie się przy tym czuję i bawię, więc no jest super, ale też trzeba mieć na to czas. Przez robotę to jest normalnie masakra. 10. Kogo nominujesz? Bardzo, bardzo, ale to bardzo Niveral prosił mnie, żebym go nominowała, więc Niveral, ruszaj dupę i nagrywaj ten tag. Chcę zobaczyć jak tam odpowiadasz na te pytanka z tagu, więc no. Jeśli ktoś jeszcze chce nagrać ten tag, no to proszę bardzo, ja daję wolną rękę. Jednak Niveral, ty musisz ruszyć dupsko i nagrać, żeby kanał ci nie umarł, więc ruszaj dupę, bierz telefon, kamerę, cokolwiek, nagrywaj, montuj i wrzucaj. Czekam. Sprawdzę cię. Sprawdzę, tak, sprawdzę cię. No, i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Jeśli chcecie jeszcze jakieś filmy oprócz tagu, dajcie wasze pomysły w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć też w moim wydaniu. Czy to jakiś kolejny tag, czy coś innego, czy mam wam coś, nie wiem, tu pogadać, czy cokolwiek, zanim serial się pojawi, bo na niego jeszcze trochę musimy poczekać. I jednak jakiś film poboczny tutaj by się też przydał na tym kanale, żeby też nie umarł mój kanał, bo ostatni film to był Bloopers. Jeśli chcecie też kolejny Bloopers, to serdecznie mi napiszcie tam tutaj w komentarzu, czy to pod tamtym Bloopersem, czy pod tym filmem. Tak samo dawajcie właśnie pomysły, tak jak mówiłam. Jakie filmy mogłabym jeszcze nagrać? Bo film z Venandi pojawi się, ale jak już serial się zacznie, więc nie wyczekujcie go tak szybko, bo nawet serial się nie pojawił, a filmu z Venandi jeszcze nie ma i nie będzie, dopóki się nie pojawi. Bo film z Venandi jest bardzo czasochłonny, tak jak i serial, i musiałam wybrać pomiędzy jednym a drugim, więc musicie mi to wybaczyć. Wiem, że obiecałam, ale no musiałam, no priorytetowo, musiałam wybrać, co jest ważniejsze, i uważam, że serial. Film z Venandi pojawi się pewnie za... jak uznam, że to będzie ten czas. Jednak jakieś tagi, czy to Q&A, czy Bloopers kolejny z Empty Souls, choć nie wiem, czy będzie ich znowu tak dużo, żeby nie zasypić też tym Empty Souls, żebyście, wiecie, żebyście nie znudzili się tym, bo to Empty Souls, no ja mam jeszcze sporo tych scen z serialu, więc takich do wycięcia i do pokazania wam, więc to już zależy od was, co chcecie. Ja zobaczę, co tam macie za pomysły i ku temu się skieruję. Czy jeszcze jakiś inny tag w moim wydaniu, czy właśnie Q&A, to wtedy
dam tutaj wam jakiś ten, żebyście pisali, czy to... No szkurda, no nie mogę nagrać tego. Cicho tam. Napiszcie wtedy w komentarzu jakieś pytanka, czy to chcecie, jak już chcecie Q&A, a jeśli chcecie jakiś tak, to podsuńcie mi pomysł, co bym mogła nagrać, co mogłoby wam się spodobać. Albo czy jakiś inny film przychodzi wam do głowy, bo tak szczerze nie wiem, co mogłabym jeszcze nagrać. No chyba, że macie jakieś pomysły, bo ja na razie mam pustą banię. Tak więc no, trzymajcie się kochani, do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że się wam podobał, powtarzam się. No, no to co? Do zobaczenia kochani. Pa, pa! Budzi, budzi, cicho! Budzi, 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 pa!